Słyszycie ten szum? Tak, ewidentnie to szum. No i ty, moi kochani, witam was serdecznie z tej strony Shiro. No i tak. Ostatnio mi tą unitę ewidentnie nie idzie. Już ostatnio takiego rage quita złapałem, że łomatko i córko. Ale kochani, wiecie co? Ta seria się w sumie nie ogląda za dobrze. Nie ogląda się, to fakt. A wczoraj jeszcze takiego rage'a złapałem, że naprawdę myślałem, że już to wszystko pieprzne w pizdu i tyle. I zakończę tą serię na tamtym odcinku. Ale wiecie co? Przed drugi dzień i stwierdziłem, nie, tak być nie będzie. Tak być nie będzie, kurwa, już tyle naprawdę was tutaj. I stwierdziłem, że nie. Kurde, nie! Szybko ugaś się. To jest przyspieszenie, będziesz się szybciej palił. Nie, wody, Jezu, jaka ta gra jest RNG. Uff, dobra. I tak, moi kochani, stwierdziłem, że nie. Ja chcę nadal w to grać. Naprawdę, powiem wam szczerze. Kurde, nie myślałem, że ta gra mi tak wejdzie. Nie wiedziałem, że mi ta gra tak wejdzie. Bo tak, w sumie nie oszukujmy się, jestem chujowy w tą grę i to strasznie. Dodatkowo się tutaj otrułem. Dobra, szybciej się trój, tak, oczywiście. Jestem do dupy w tą grę, jestem pazera, świnia i w ogóle nie wiadomo co jeszcze. I z tym się zgadzam. Z tym się zgadzam, że nie potrafię grać w takie gry. Ale wiecie co? Nadal będę ją kontynuować, mimo iż się słabo ogląda, bo po prostu ta gra mi się zaczęła podobać. I dzisiaj siadam do niej z czystym rozumem. Chociaż i tak zawsze to mówię, no ale mniejsza. I naprawdę chce mi się nadal w nią grać. Więc tak, mamy pierwszą różdżkę, która ma opóźnienia 0.17 i ładowanie 0.43. Mamy magiczne strzały. One w sumie no, są spoko, mają szansę na kryta. Troszeczkę zwiększają nam opóźnienie. Ta różdżka ma i tak 2 stopnie rozrzucania, więc jest słabo. Teraz dodatkowo jak weźmiemy tylko tą różdżkę, to poradzi nas prąd. A nawet nie to, tylko leci kwas! Kwas leci, dobra. Nie doleciał. Nie doleciał. Nie masz, człowieku, wody. Pamiętaj o tym. Nie masz wody, a jak się zapalisz, to będziesz miał problem. Au! No i jeszcze się oczywiście otrój. Dobra, 39 HP. Ja naprawdę staram się jak najbardziej teraz to rozegrać dobrze. Ale wiadomo, że mi tak mi to nie wyjdzie. Ładowanie mam 10. Dupa. Zresztą ma i tak tylko pociski plujki, więc żadnej rewelacji z tego nie było. I naprawdę mi się dobrze gra w Noite. Ja ogólnie nie jestem fanem takich typu gier. Musimy znaleźć szybko wodę, bo będzie bardzo wielki problem. Naprawdę będzie mega. Kurde! Oż ty prosiaku zasrany. Ja już mam 28 HP, to jest bardzo niewiele. To jest bardzo niewiele. Jeszcze jakąś miksturkę dostaliśmy. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem. Nie jest przypadkiem ambrozja, tak. Nie wiem, co nam daje ambrozja. Nie wiem, czy to mi daje leczenia przypadkowo, albo jakiegoś defa. I tamten chamisko nam jeszcze zabrał różdżkę. O ty, świnia jedna. No chodź teraz walczyć. Chodź, cwaniaczku. Chodź. Cyk, jema. Jak w zatku w pokrzywy. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale zacząłem wklejać teksty z bomby w tytuły. Kurwa, nie. 17 HP, 17 HP. Szybko do ognia. Leczy do ognia, Boże, do krwi. Do krwi. Dobra, spadamy stąd. Mam nadzieję, że to przeżyjemy. Jezu, nie strasz mnie. To się musi naprawdę palić. To się musi jarać. Jak mnie zabije znów. Tyk, szybkie cięcie. Niestety musiałem na chwilę przerwać, ale dobra, kochani. Mamy kolejną różdżkę, która ma 43 opóźnienia i 67 ładowania. Nie będę mówił to 0,43 i tak dalej. To jest mniejsza. Ale dobra, ona ma ładowanie many 55, pojemność 3, rozrzut 1. Mamy lepsze różdżki, to znacznie. Mimo iż ta ma troszeczkę więcej maksymalnej many i ładowania many, ale to jest znacznie lepsze. Tak więc niestety nie biorę tego. Żyje. 1 HP. Dobra. No to chyba będę robił powtórkę. Chyba będę robił powtóreczkę.
To jest mikstura przyspieszenia, prawda? Dobra, nagrywa się, wszystko nagrywa. Ja to wyrzucam w cholerę. Przyspieszenie nie jest mi w żaden sposób potrzebne. Chcę wody. Chcę dużo wody. Kurde, serio, chyba zaraz tu padnę. Dobra, nie mamy tego, czego nie chciałem. Nabieramy tej wody, tylko pamiętać trzeba o tlenie. I nie o takim programie. I pyk, patrzcie, żyjemy. Żyjemy, nic tam na łeb nie skoczyło, mamy zdrowie, żyjemy. Ja się powoli tego uczę, naprawdę ja się powoli, kurde, uczę. Ja jestem ogólnie bardzo powolny, jeżeli chodzi o naukę, ale się uczę. Pocisk kończący nie chcę. Pocisk dyskowy, fajne. Giga pocisk dyskowy. Kurwa, namówiliście, namówiliście. Światło jest mi niepotrzebne, sfera energii nie jest mi potrzebna. Zobaczmy, co my tu mamy. Dobra, ciebie nie chcę. Ooooo! Kurwa! Czemu to wraca? A, przywołuję duży zapakowany do dysku ciekawej torze lotu. Dziękuję, kurwa, dzięki temu już nie mam życia. Dobra, to jest do dupy. Biorę to. I nie mam już pewnie kasy. Jezu, tak się dać jak dziecko. 20-47. Nie, no znacznie lepiej. Tego to ja już nie chcę. To jest serio wolne. To jest mega wolne. Nie, to jest bez sensu totalnie. A jak się to będzie spisywać na tym? Jeszcze wolniej. Dobra, to ja chcę to w ten sposób. A jakbyśmy to zrobili w ten sposób? Pik, pik, pik. Nie. To również nie wychodzi. Dobra. Bierzemy to tak jak było. Bierzemy to tak jak było. Tu mamy ten pocisk dyskowy. Zamienimy sobie to na to tutaj. I jest git. Ładujemy sobie zakręcie i lecimy dalej. Lecimy dalej, bo tak, z końca pole raczej mnie nie interere. Wyskoczę tutaj na wszelki wypadek. Pole odpychania pocisku. Kurde, ale to jest świetne. To jest świetne, bo dzięki temu ostatni odcinek prawie że zlazłem jeszcze niżej. Więc ja to biorę. Stroniki Luki. Przywołuję na pomoc stronika Luki. Mam to gdzieś. To też jest w sumie fajne. Ja chcę te pociski. To jest genialne. To jest genialne. Zresztą zaraz wam pokażę, dlaczego to jest genialne. To jest po prostu ewenement na skalę światową. Ja nawet mogę wam pokazać o tutaj. Patrz, niech on sobie rzuci. No rzuć sobie. Tyk. Nie ma. Basta, boy. To jest naprawdę świetny perk. Tak naprawdę pocisków się już nie musimy bać. A ostatnio właśnie przegrałem tylko i wyłącznie dlatego, bo wstąpiłem na lawę. I nie wiem, czy aż tak mi zależy na tym. Ale dobra, wzięliśmy tego golda. Wzięliśmy tego goldika. No ale Zeta to naprawdę ma ta różdżka. Pyk. I na co komu tutaj inne shield, jak to i tak pięknie działa. Naprawdę to jest jeden z lepszych perków. Przynajmniej jak dla mnie. Pyk, kurwa, palę się. Nie, 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 pal się, nie pali mi się. Tylko odporność na ogień i będę w miarę bezpieczny. Uhuhu. Kto kopnie tu? Wybuchnie? Kabum? Kabum! To niech się pali. Ale niestety pocisków, tak powiem, melee, takich solidnych, niestety to nie powstrzymuje. Więc o tyle to jest słabe. Do wody. No. Oj, kurczę, kurczę, kurczę. No widzicie, to jest świetne, naprawdę. To po prostu tak pięknie odbija pociski. Dobra, mamy kolejną różdżkę. Ale przy okazji sobie napomnijmy trochę wody. Wody, 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 dajcie. Wody, 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 dajcie. Coś fajnego, proszę. Dobry run się szykuje. No i chyba nawet coś będzie fajnego. 35, 35. Maksymalna mana 180. Podawanie many słabe. Słabiutkie. Ale tak, czarna dziura, giga pociski.
Światełko i świetlne wiertło z odliczaniem. To naprawdę może być fajne. Pod tym względem. Mam nadzieję, że głupio nie umrę. Bo naprawdę szykuje się świetny run. O, gdzieś mi myszka znikła. Gdzieś mi tu myszka znikła. Oby się odą. O, gin, maszkaro. Na szczęście to również odpycha te gnojki małe. 58 HP. Nie jest źle. Nie jest dobrze, ale nie jest też tragicznie. Dobra. A jak pięknie. Umieraj. Shine, 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 shine. Mamy zejście na dół. To już będzie biom zimowy, więc ja bym sobie tu jeszcze gdzieś coś poszukał. Ja wiem, że zazwyczaj kończy się źle. Kończy się to zazwyczaj śmiercią w moim wykonaniu. Ale no, chciałbym coś znaleźć. W szczególności, że mam dobre perki. Mniej pazerności powinno być git. Mniej pazerności powinno być git. 404 dolce. Co to? Co to było? Co to za wybuchy? O kurde, co to jest? Co to za ślimuki? Ej, nie powinniście móc wejść w moje pole siłowe! Czym ty jesteś? Ale to ma kurde zwinność bobra. Dobra zwinność bobra. Big Goldik. Umierać mi tam. Kasiu, ty dawaj tak. Ale jestem snajper, kurde. Bez zooma, pięknie wyleceni. Wyjaśnieni totalnie. A, bo to grzybowa... Kurde, przeteleportował mnie gdzieś gamoń. Kurwa, jak umrę, to skasuję ten odcinek. Naprawdę chyba skasuję ten odcinek. Dobra, żyjemy. Możemy już powoli wracać. O, właśnie. I to jest dlatego, kurde, świetne. A, on teleportuje mnie. Gnój gerbaty. Za każdym trafieniem on mnie teleportuje. Ale dobra, żyjemy, zabiliśmy. Tu jest kolejna różdżka. Nie jestem pewny, czy przez to się nie da przebić, prawda? Nie da się. O kurde, czy to też przebija? Mhm, to też również wywala. No niestety nie pykło. Niestety nie pykło to tak jak chciałem. Ale spoko, to jeszcze nie jest problem. Czemu to walnął w ten sposób? A, bo to walnął ten giga pocisk. No, weź. No właśnie. Umierać mi tutaj. To jest teleportium? Nie, niewidzialium. Niewidzialium. Co my tu mamy? 0,8, 0,35, 240, 50, pojemność 6. Też kurde fajne, no fajne, ale to mnie interesuje. Świetne wiertło z odliczaniem, bardzo mnie to interesuje. To w sumie też jest tutaj lepsze. Oj, może jednak się pozbędziemy bombek. Dobra, pozbądźmy się bombek. I myślę, że teraz możemy śmiało już wracać. Kurde. Najgorsze jest to, że w tej chwili to my jesteśmy w dupie, bo nie wiemy nawet gdzie jesteśmy. Mam nadzieję, że za chwilę się to zmieni i po prostu wrócimy na naszą ścieżkę. O właśnie, chyba wróciliśmy. Dobra, ja już lecę do przodu. Dobrze poszło, nie powiem, bardzo dobrze poszło. Na razie HP sobie nie respię. I są różdżki, cholera jasna, w końcu coś może ciekawego. Jest piła. Ryba piła, młot. Ryba młot, dobra, nieważne. Miał być żart, ale mi nie wyszedł. Więc tak, 0,18, 0,82, 0,258. Niestety wszędzie, a nie, tu tasowanie nie, tu tasowanie tak. 25,60, no bez rewelacji. 0,568, również bez rewelacji, ale 3 czarne dziury. I to też jest lipa. To też jest lipa, dlatego pewnie kupię te dwie różdżki. Może nawet te trzy. Nie, bo to jest do dupy.
Chociaż ej. Zakręcie jeden, wszędzie jest po jeden? Tu są trzy. Oj, ciężko się zdecydować. Ciężko się zdecydować, ale dobra. Czekajcie, najpierw wyciągnijmy rzeczy, na których nam tutaj bardzo zależy. To wyciągnijmy. Pocisk dyskowy na razie może zostać bez problemu. To możemy zamieniać, bo to jest 0,35. 0,35 to jest nadal lepsze. Bo ładowanie many ma 50, to jest trochę lipa pod tym względem. Ale dobra, zamieńmy na tą różdżkę, zabierzmy to. Reszta nam nie jest zbytnio potrzebna. Co to było? Przepraszam bardzo, gro. Czy ty mnie chcesz zabić w safe zone? Oby nie. I weźmy to, bo na tym nam zależało. Więc tak. 02058. Czy to nam pozwoli zmniejszyć opóźnienie? Nie. Znaczy opóźnienie, ładowanie. Czas ładowania również jest mniejszy. 0,58 i 0,17. Kurde, teraz mam zagwockę. To jest niby... Ale 45 ładowania many, to jest lipa. Pod tym względem jest lipa. Ja teoretycznie wolałbym chyba się skupić na tej różdżce, bo to pozwoli nam. Teoretycznie. Wielkiej, wielkiej teorii. Teorii. Zrobić to w ten sposób. Czas ładowania minus 17. Ile tu jest zużycie many? 1. Zużycie many 10. To jest chyba lepsze. To ma zużycie many 30. No to jeszcze lepiej. Bo jak teraz byśmy zrobili to w ten sposób, to wychodzi dupa. Bo nadal ta różdżka ma sporo, jeżeli chodzi o opóźnienie. Tu już jest lepiej. Tu już jest lepiej, a jeszcze jakbyśmy to dodali. To już w ogóle jest fajnie, tylko jeszcze przyspieszenie jakieś by się przydało i byłoby fajnie. Byłoby git. No to nam już nic nie da niestety. To już nam nic niestety nie da. Ale nie chciałbym iść na te pociski, bo one są dosyć słabe. Taka jest prawda. No tu to w ogóle jest porażka. Nawet jeżeli damy to w ten sposób, to mana spada jak głupia. Co my tu możemy wymyśleć? No jedyne co możemy tu wymyśleć, to iść na strzałki. Już jest lepiej. One zadają obrażenia po 10. Jeżeli dalibyśmy jeszcze to główienko typu multirzut, niestety to jest tasowanie. No już nie ma many. Ha, nie ma many, 52 ładowania many. No musimy mieć różdżkę, która ma duże ładowanie. Niestety tutaj tego nie ma. To już fajnie wygląda, no ale to naprawdę, to ta mana jest do dupy. Ładowanie many. O kurde. Chyba znalazłem świętego grana. O ile mi to wyjdzie, to co chcę zrobić, to naprawdę jest dosyć ryzykowne. Rzućmy to. To co chcę zrobić jest naprawdę ryzykowne, bo ma dosyć spore... Ma dosyć spore minusy. Z dwójeczka. Ona zawsze będzie w ten sposób atakować. Ale jeżeli damy to w ten sposób... Zacznie. Jest coraz lepiej i tak mana na mnie spada. Więc możemy coś jeszcze dołożyć. Nie. Też nie. No jeżeli damy to tak, też nie wychodzi. Kurde no. Nie wychodzi tak jak chcę. Chyba to, co było zrobione wcześniej, było najlepszym. W sumie może i nie. Może i to jest lepsze. Dobra, na pewno to będzie nasza pierwsza teraz różdżka. Niestety nie mamy nic ciekawszego w tej chwili do zaoferowania. To nie zadziała, to zadziała już.
Jak najbardziej możemy sobie też wziąć tą różdżkę. Ona będzie nam podpalać i przy okazji może w jakiś sposób będzie nas tutaj supportować. Czarna dziura oczywiście również się przyda. Światło. To nie jest ciekawe. To nie jest ciekawe, bo tak, jakbyśmy dali to w ten sposób. To nie wyjdzie w ten sposób, jak chciałem. Tu jest już lepiej. Niby mana nie spada, ale... ale jest już coraz gorzej. Dobra. Ten recharge time jest taki średni, ale i tak jest w miarę. I tak jest w miarę. Myślę, że możemy ruszać dalej, bo tu już 16 minut więcej. Za 20 parę minut. A, ale migo życie weź może, co? Weź może życie. Tyk, tyk. I lecimy dalej, kochani. Co tu jest? Już chyba widzę, co tu jest. Dodatkowy przedmiot w Świętej Górze. W każdej Świętej Górze będzie dodatkowy przedmiot, którego nie udało ci się jeszcze odkryć. Czy to jest Święta Góra? Mutacja Luki. Wystarczają ci niezwykłe kończyny, które pomagają ci w walce i niewidzialność. Plamy, rzucanie, zaklęć, kopanie i obrażenia chwilowo się cię ujawniają. Kurde, no nie jest to coś ciekawego, ale możliwe, że pomoże nam to przeżyć. Więc... chociaż... to jest Święta Góra? Tak, to jest Święta Góra, czyli teoretycznie mielibyśmy tutaj cztery do wyboru. Ale jednak za tą niewidzialność. Chcę w końcu przejść troszeczkę dalej. No tak, teraz się zrobimy widzialni. Czy to jest ambrozja? Ambrozium. Teraz zacznie się dosyć nieciekawa rozgrywka, prawda? No właśnie, kurde, tak. Dobra, ale jeżeli będziemy bezpiecznie tutaj podążać, to myślę, że powinno nam się udać. Kurde, nie zdążyłem. W szczególności, że będziemy niewidzialni. O, coś tu zmarło. O, proszę mnie tu nie kąsać. No, ej, powinien być niewidzialny, właśnie. Daj mi proszę być niewidzialnym. Już nawet nie reaguje, jeżeli chodzi o... o tą kasę. Mamy kolejną różdżkę. Różdżeczko, ty moja. Czym ty jesteś? Ty jesteś czymś fajnym. 30-37, niestety jest tasowanie. Ładowanie mamy 96. Kurde. Tu jest 275, to jest jeszcze więcej. Czy ty nas widzisz? A, nas na szczęście nie widzisz. Golda. Dobra, jest nadal pazerna świnia. Lewitacjum. Lewitacjum przyjmiemy jak najbardziej, ale patrzcie, przynajmniej w tej chwili, dopóki nikogo nie atakujemy, ani nie jesteśmy w sumie w żadnym płynie, jesteśmy bezpieczni. Jesteśmy bezpieczni, więc jest luz. O, i tutaj na przykład mielibyśmy już dwóch snajperów. Dzięki temu mamy jednego, którego sobie wyeliminujemy. Au. I jesteśmy znów niewidzialni. I cyk, nic nam nie mogło w ten sposób zrobić. To jest fajne. Jesteśmy tacy sneaky picky. Hehehe. O, na przykład ten pan bez problemu mógłby nas zaatakować. Au. No, znikamy. I cyk, jesteśmy normalnie jak w stroju. W stroju do kamuflażu. Jest kolejna różdżka, którą z przyjemnością bym ogarnął. Z tym panem nie chcę walczyć, bo on jest groźny. On jest naprawdę kurde groźny. Dlatego tak jak powiedziałem, musimy uważać na wszelkie płyny, które tutaj nas otaczają. Mam nadzieję, że w końcu moja... kurde. Moja zła aura, którą mieliśmy przez wczorajszy dzień, w końcu zaniknie. Ja mam taką nadzieję, cholera jasna. Tam jest kolejna różdżka? A właśnie, że tak. Dobra. Musimy go zrobić... O kurde, co to jest? Co to tam lata? Ty nas widzisz? Nie. I się chyba zabiłeś, baranie. Dobra, co to jest? Podwójne zaklęcie. To jest jak najbardziej na propsie.
Ładunek mrozu. Dodaję pociskowi ładunek mrozu, który zostanie uwolniony przy uderzeniu i pociski dyskowe, które są do dupy. Ale to ma łuk celowania. I ma naprawdę dosyć sporo many, ale jest useless, bo ma tylko 21 ładowania. Fajne na takie mocne pierdygnięcie, ale nic więcej. Niestety nic więcej. No mówię, no to perka, jeżeli chodzi o... Kurde. Nie chcę być w krwi. Digi! Pyk! 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 No kurde, to jest świetne. To jest serio świetne. To jest awesome. Dopóki się nie ujawnimy, to jest naprawdę świetne. W ogóle, co to jest za tunel? Gdzie on prowadzi? Zabijmy tego dziadka. Dzień dobry państwu, jestem znów niewidzialny i widzę kolejną różdżkę. W sumie ta niewidzialność wcale nie była taka zła. Czym ty jesteś? 25, 48, 300 many, ładowanie 95. Też nie jest głupie. Też nie jest głupie. Ale pojemność 3, to nic z tym nie zrobimy w sumie. No, gdzie jest złoto, przepraszam bardzo. Tak mnie wała zrobić. Tak mnie tu wała zrobić, no wiecie co? Jak tak można? No i patrzcie, dzięki temu możemy sobie odsyknąć. Oni nas nie widzą. Nikomu nie przeszkadzamy. Oni są spokojniejsi. Ja w sumie też, bo nie umieram. Kurde, żyć nie umierać. To jest taka właśnie mikstura niewidzialności. Forever, forever, ever, forever. No i dzięki temu możemy sobie tu pozwiedzać różne rzeczy. Możemy tą mapkę odkryć jak najbardziej i w sumie możemy wrócić nawet na górę. Ale czy my chcemy to zrobić? Czy my chcemy wracać na górę? Z bossem walczyć nie chcemy. No niewidzialium. Pyk. Sniper. Tak, nie mamy niestety zbytnio kasy, więc na to też trzeba uważać. Ja tam się chcę dostać na górę jeszcze. Oho, ho, ho, ho. Nie wiem, kim ty jesteś i chyba nie chcę wiedzieć. O, fuck, 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 szybko się przemieniaj, szybko się przemieniaj. Kurde, byłem już niewidzialny, ale dobra, zabiliśmy dziada. Nie wiem, co to było. Ale patrzcie, że mamy prawie, że full HP. Kurde, aż nie chcę kończyć tego odcinka, bo wiem, że zaraz umrzemy. Czy to działa na nich, czy nie działa? Nie działa, dobra. No, już mamy full HP. Uciekamy stąd. To nie są pociski, to są jakieś jądra. John Travolta. Szybko zmyjmy z siebie płyny. Czy ty zjadłeś śnieg? Naprawdę, czy ty zjadłeś śnieg? Czy ty, kurde, zjadłeś śnieg, człowieku? Dobra, jesteśmy znów wolni. Bo to są jakieś dziwne moby. Szukamy różdżek, które mogą nam się przydać w dalszym przebiegu. Ewentualnie skarbów i dodatkowych HP-ków. Tu chyba coś było, nie. To nie jest. To jest beczka. To jest beczka. A my nie mamy czasu na beczki. Nie będzie beczki, heheczki. Tu nie będzie beczuni. Dobra. Tych państwu to ja nie chcę ruszać nawet. Co to jest? Odrzut. Zwiększa odrzut podczas rzucenia zakręć. Spoko. Minus 18 rozrzutu, przepraszam. Maksymalna mana 1200, ładowanie many 21. To jest dupa. Wybuch na śluzowatych wyrogach. To też jest dupa. Nic ciekawego. Nic. Widzicie, czasem ta gra nas kurde nie rozpieszcza. Ale wiecie co? Tu... Ja bym sobie jednak wleciał. No to jest ta różdżka, którą mieliśmy. Ale bym sobie wleciał... O, tylko powietrze złap. Złap powietrze. Złap powietrze i bierzemy szybko to. Dobra, nie wiem co tam było. Lumoxium, czyli nic ciekawego, ale moi kochani... W tej chwili kończymy odcineczek, kończymy odcinek i moi drodzy, mam nadzieję, że znów nie umrzemy w ciągu 3 minut następnego odcinka. Mamy niewidzialium, mamy obronę,
Mam nadzieję, że tak zostanie. Dobra, pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro i widzimy się w następnym odcinku Noity. Trzymajcie się. Hej, hej!